Jadę ulicą Bednoża w Katowicach, jadę z kierunku od kościoła w Szopienicach na najbliższym skrzyżowaniu. Tutaj będę jechał drogą z pierwszeństwem, czyli jadę z użyciem prawego kierunkowskazu. Jedziemy w dół ulicą Obrońców Westerplatte do przejazdu tramwajowego. Przejazd ze znakiem stop, dodatkowo jeszcze kierowany sygnalizacją świetlną. Zastanawiam się, po co tutaj nakaz skrętu w lewo. Według mnie tutaj bardziej jedziemy na wprost po łuku, aniżeli typowym skrętem w lewo. No ale cóż, taka organizacja ruchu, jak ktoś da kierunkowskaz, nie popełni tutaj żadnego błędu. Bo będzie to po prostu zwyczajne zastosowanie się do tego, co mówi do nas oznakowanie tego miejsca. Jedziemy ulicą Obrońców Westerplatte od Burowca do ulicy Morawa, wcześniej ustępując pojazdom jadącym sprzeciwka. Ulicą Morawa dojeżdżamy do skrzyżowania z Obrońców Westerplatte. Oczywiście będziemy jechać w lewo. Jesteśmy na drodze podporządkowanej. Ustępujemy pojazdom z prawej oraz z lewej. Jest droga wolna, oczywiście wyjazd do prawego pasa, a następnie ponownie jedziemy w lewo w ulicę Bednarską, po wcześniejszym oczywiście ustąpieniu pojazdom sprzeciwka. No i Bednarską dojeżdżamy do skrzyżowania z Obrońców Westerplatte. Również będziemy jechać w lewo, również jesteśmy na drodze podporządkowanej, podobnie jak na ulicy Morawa. Jadąc w lewo, ustępujemy oczywiście pojazdom tak z prawej, jak i z lewej. Czekamy, aż będzie możliwość, będzie wolna droga. Gdyby nie było pojazdów w związku ze znakiem, tylko ze znakiem ustąp, możemy wyjechać bez wcześniejszego zatrzymania. Tutaj widzimy nakaz skrętu w prawo. Też mnie to troszeczkę zastanawia, po co, ale znowu przejazd kolejowy, znak stop, sygnalizacja dodatkowo. Upewniamy się, że możemy jechać i jedziemy pod górę w kierunku ulicy Bednoża. No i jedziemy teraz ulicą Obrońców Westerplatte. Będziemy jechać w lewo z tej odcinka jednokierunkowego w kierunku ulicy Bednoża. Mamy znak stop przed wyjazdem, a dodatkowo sygnalizację świetlną związaną z ruchem tramwajów na przejeździe tutaj tramwajowym. Już sygnalizacja się wyłączyła. Upewniam się, że nie ma miejsca, że nie ma pieszych na przejściu, wobec czego podjeżdżam, aby tutaj mieć lepszą widoczność. Tutaj bowiem budynki po lewej stronie zasłaniałyby mi totalnie tą widoczność z lewej strony na pojazdy jadące od strony ulicy Bednoża. Gdy droga wolna, wyjeżdżamy do prawego pasa. Tutaj jest troszkę nieciekawa sytuacja, bo mnie się zdaje, że tam nie ma jednak za bardzo tej linii przerywanej. Tak, abym powiedział, spora dwuznaczność tego miejsca. Oczywiście teraz tutaj jadąc w ulicę Bednoża, skręt ten wykonujemy z użyciem oczywiście lewego kierunkowskazu. Jestem w Katowicach na ulicy Wiosny Ludów. Jadę z kierunku od kościoła w Szopienicach w kierunku Mysłowic. Jesteśmy koło przystanku m.in. tramwajowego. Widzieliśmy ograniczenie prędkości do 30. Z tego względu, że tutaj tramwaj ruszając z przystanku wjeżdża na jezdnię. Oczywiście on ma tutaj pierwszeństwo. Podobnie sprzeciwka ten wyjeżdżający spod wiaduktu także tutaj miałby pierwszeństwo. Czyli ja skręcając w lewo w ulicę Przelotową musiałbym sprzeciwka ustąpić wszystkim tym oczywiście także tramwajowi, nie tylko innym samochodom jadącym z tamtego kierunku, również tramwajowi, a wcześniej oczywiście tramwajowi, który z przystanku wyjeżdżałby na jezdnię. No i dojeżdżamy do skrzyżowania na końcu tej drogi, skrzyżowanie z ustąp.
Oczywiście ustępujemy pojazdom z prawej i z lewej, a ja oczywiście tradycyjnie jadę w lewą stronę. Oczywiście nie ma tutaj obowiązku zatrzymania. Jednak ograniczona widoczność, stąd też ruszałem po wcześniejszym zatrzymaniu pojazdu.